Siema piłkarzu, dzisiaj trochę taki lifestyle na kanale. Sam możesz zobaczyć, jaka pogoda jest wokół mnie. Chciałem ci dzisiaj powiedzieć o pewnej rzeczy. Otóż podczas zimy, jak wiadomo, jest zimno na polu, pada śnieg. I co z tego? No właśnie, wiele graczy zostaje w domu, siedzą na kanapie, pierdzą w stołek przed telewizorem, bo sobie mówią: a no dobra, zimno na polu, to zostanę dzisiaj w domu, pogrzeję tyłek. Okej, ale ty nie jesteś jak reszta. Ty wykorzystasz ten czas, wykorzystasz tą zimę, żeby ich prześcignąć. Nieważne, czy pada śnieg, czy pada deszcz, ty pakujesz plecak. Pakujesz plecak i wypierdzielasz na boisko trenować. Nie masz czasu do stracenia. Słuchaj, mam widza, jest młody, nie ma jeszcze 15 lat. Powiedział mi coś, co naprawdę mnie dotknęło. Otóż napisał mi Joachim: słuchaj, ja wstaję o 5 rano, ponieważ o 8 idę do szkoły, wstaję o 5 rano, żeby pójść na trening. I słuchaj mnie teraz uważnie. Jeżeli są tacy ludzie, którzy wstają o 5 rano, żeby iść na trening, a ty wolisz siedzieć w domu i grzać tyłek przed telewizorem na kanapie, to powiedz mi, kto szybciej osiągnie sukces? Ty? Czy ten, co wstaje o 5 rano i idzie trenować? Dobra. Więc teraz co masz zrobić? Zima. Wykorzystaj ten okres. Cóż, technicznie dużo nie pograsz. Ślisko jest. Boiska małe przy blokach są pewnie olodzone. Tutaj dużo nie zdołasz. Ale powinieneś wykorzystać ten okres, żeby wzmocnić się fizycznie. Żeby poprawić swoje cardio i zwiększyć siłę ogólną. Możesz to robić albo na siłowni, albo w domu, albo nawet na boisku. Chodzi o to, żebyś nie dostał kontuzji, wiesz. Śliskie boiska trzeba trochę uważać, ale jak masz dobre syntetyczne boisko typu Orlik, no to bierzesz korki i lecisz, tak? Więc co chcę ci tu zaproponować? Otóż przygotowanie fizyczne podczas zimy to jest idealny trening, aby wyjść naprzód. Dobra, nie będę tu teraz przedłużał. Wrzucę jeszcze coś, jak już dojdę na boisko. Pokażę też, jaki trening dzisiaj sobie zrobię. Więc cóż, pamiętaj, wykorzystaj momenty, kiedy inni śpią, do treningu, a zobaczysz, że kiedy oni się obudzą, to ty już będziesz daleko przed nimi. Dobra, ja już po treningu. Nie filmowałem dzisiaj na treningu, ponieważ jak zawsze mówię, podczas treningu nie ma telefonów, nie ma muzyki, tylko trenujemy, tak? Jesteśmy skupieni. Dobra, uzupełnię płyny. Pogoda, jak widać, piękne lato mamy we Francji tutaj. Wszystko jest śnieżone, ale jakoś mi się udało z drabinką zrobić trening dynamiczno-techniczny ze strzałami, żeby trzymać trochę formę. Teraz nie będę się rozciągał, bo tutaj leży lodowisko. Mamy Tatry tutaj, więc nie będę się rozciągał, rozciągnę się już w domu. I pamiętajcie, nieważne, że pada śnieg, nieważne, że pada deszcz, to co musicie zapamiętać, to to, że kiedy są takie warunki pogodowe, to są ludzie, którzy nie trenują. I wy wtedy, w tym momencie, kiedy ci inni nie trenują, możecie wyjść naprzód, tak? Tutaj nie liczy się talent. Nie, on ma talent, okej, ale on nie trenuje. Pamiętaj, ciężka praca przegania talent. Trenujcie, trenujcie, trenujcie. Determinacja, motywacja, ciężka praca. Idziemy do przodu razem, piłkarze. Trzymajcie się.